Cześć, mam dla Ciebie małą zabawę. Sprawdzający test wiedzy do AWS Certified Cloud Practitioner. Sprawdź się, czy wiesz wystarczająco dużo, żeby bez nauki podejść do tego certyfikatu. Zacznijmy. Ja będę zadawał Ci pytania. A ty postaraj się udzielić na nie odpowiedzi i zanotować, ile procent z tych odpowiedzi udzieliłeś prawidłowo. Dobra, zacznijmy. Pierwsze pytanie, czy możesz użyć dokumentu poleceń Systems Manager Document, Code Deploy lub AWS System Managera, aby wdrożyć aplikację Lambda? No i tu odpowiedź jest prawda lub fałsz. Oczywiście jest to fałsz. Lambd możesz wdrożyć. Kod deployem możesz wdrożyć zarówno instancję EC2, jak i lambdę. Dobra, przejdźmy do drugiego pytania, jeśli już zanotowałeś sobie. Gdzie kod deploy? Może szukać pliku AppSpec, YAML. Wybierz dwie odpowiedzi. Dwie są prawidłowe. Czy może a. Robić to na GitHubie, b. W kod commit, w c. W S3, d. CloudFormation. Oczywiście odpowiedź to appspec jest szukany tylko w plikach aplikacji która może być w tym przypadku albo na GitHubie, albo w S3. Pytanie trzecie. W nazwach stosów CloudFormation rozróżniana jest wielkość liter. Czy to zdanie to prawda, czy to zdanie to fałsz? Oczywiście odpowiedź A jest prawidłowa. W CloudFormation w większości miejsc jest rozróżniana wielkość liter. Pytanie czwarte. Która z poniższych opcji umożliwia najszybsze uruchomienie nowych serwerów www? a Lambda, b Autoscaling, c Elastic Container Service, d CloudFront. Odpowiedź prawidłowa to Elastic Container Service umożliwia nam najszybsze wdrożenie e, serwera www. Oczywiście EC2 również umożliwiałoby to, ale jest ono wolniejsze. Lambda oczywiście nie wspiera serwerów www. Dobra, odpowiedź. Pytanie piąte. EBS Lifecycle Manager może tworzyć migawki woluminów, które były kiedyś dołączone do zakończonych terminated instancji. Czy to zdanie to prawda, czy fałsz? Odpowiedź, oczywiście to prawda. EBS służy do y, wykonywania zaplanowanych, dowol, zaplanowanych migawek dowolnych woluminów EBS. Niezależnie od y, ich serwerów. Dobra, pytanie szóste. Który typ instancji... Jeśli pozostanie uruchomiony, będzie nadal generował koszty. A czy to jest spot, czy standard reserved, on-demand, czy convertible reserved? Odpowiedź w tym przypadku to on-demand. Oczywiście. Instancje na żądanie nadal będą generowały, nadal będą działały i generowały koszty. Spoty są, kosztują zawsze tyle samo, niezależnie od tego czy są uruchomione czy nie, a instancje spot zostaną zakończone, gdy cena spot przekroczy jakąś tam kwotę. Siódme pytanie. Jeśli wersjonowanie jest włączone w S3 baketach, zastosowanie szyfrowania do niezaszyfrowanego jeszcze obiektu w tym bakecie spowoduje utworzenie nowej, zaszyfrowanej wersji tego obiektu. I prawidłowa odpowiedź to prawda. Oczywiście zostanie utworzona nowa, zaszyfrowana yy, wersja obiektu, Tą starą należy skasować. Pytanie ósme: które z poniższych usług mogą ostrzegać o złośliwym oprogramowaniu na instancji EC2? Czy będzie to A. AWS Guard Duty, B. AWS Inspektor, C. AWS Shield, D. AWS Web Application Firewall? I odpowiedź prawidłowa to oczywiście AWS Guard Duty, który sprawdza na bieżąco podejrzane operacje na instancjach. AWS Inspektor można przeskanować e, co jakiś czas, natomiast on e, skanuje i wykazuje możliwe zagrożenia. Pytanie dziewiąte. Która z poniższych usług możesz dezaktywować na swoim koncie? Odpowiedź A: Security Token Service, STS, CloudWatch, Virtual Private Cloud, VPC czy Lambda? I odpowiedź to: odpowiedź prawidłowa to A: i można zdeaktywować usługę STS. W jednym regionie, tam w Stanach. Yy jest to niemożliwe, wreszcie działa. 10 Replikacja między regionami S3 wykorzystuje przyspieszenie transferu. Czy to zdanie to prawda czy fałsz? Odpowiedź. Oczywiście to fałsz. Replikacja między regionami S3 kopiuje tylko dane między bucketami. Nie ma to znaczenia przy przyspieszeniu. Z ciekawostek to przyspieszenie transferu można zapełnić tylko wykorzystując CloudFront Edge. Odpowiedź, pytanie 11. Która z poniższych nie jest usługą AWS? A. CloudFront B. Puppet C. Opworks D. Snowball i prawidłowa odpowiedź to papet. Oczywiście papet to jest pakiet oprogramowania i wchodzi on w zakres OpWorksa. Można go tam używać. To taka ciekawostka. Dwunastka. Który z silnik Elastic Cache może trwale przechowywać dane? A. MySQL B. Memcache C. MongoDB D. Redis i odpowiedź? Oczywiście, tylko Redis, MySQL i MongoDB to bazy danych, a Memcache jak sama przedrostek mem wskazuje, że nasze dane są przechowywane w pamięci i są nietrwałe. Pytanie 13: Autoscaling EC2 automatycznie zastępuje wystąpienie grup bezpośrednio zakończone, terminated, przez użytkownika. Root. Czyli jeśli mam autoscaling, wcisnę na jedną instancję EC2, terminate, to zostanie ona otworzona od czy nie? Oczywiście odpowiedź: A prawda, zostanie ona wystąpiona z automatu i otworzona. Pytanie 14: Korzystasz z automatycznego skalowania EC2 i chcesz wdrożyć zasadę skalowania. Która dodaje jedną dodatkową instancję tylko wtedy, gdy średnie wykorzystanie procesora przez każdą instancję przekroczy 90%, jednak nie chcesz, aby co 5 minut dodawało więcej niż jedno wystąpienie, których z poniższych zasad skalowania należy użyć? Czy to będzie zasada Simple, B Step, C Target Tracking, D Percent Change in Capacity? I prawidłowa odpowiedź to oczywiście Simple. Step po prostu na siłę dodaje kolejne, target tracking utrzymuje nam jeden wskaźnik określonej wartości, a percent Change in Capacity to w ogóle nie jest e, zasada. Simple ma ustalenia e, czasu, co jaki czas ma regenerować kolejną. Instancję, czy tworzyć kolejną instancję. Pytanie 15. Projektujesz aplikację, która pobiera wiele plików graficznych i łączy je w jeden plik wideo? Który użytkownicy internetu mogą pobrać? Które z poniższych elementów mogą pomóc w szybkim wdrożeniu aplikacji w najszybszy, najbardziej dostępny i najbardziej opłacalny sposób? I odpowiedź prawidłowa to. Oczywiście, w tym celu możemy wykorzystać funkcje Lambda, które są najszybsze, najbardziej dostępne i najbardziej opłacalne. Spot Fleet mogą po, po jakimś czasie zostać wyłączone, yy, mogą się restartować. Nie mamy takiej pewności, ile nam tego potrzeba. Lambda automatycznie się skaluje, jest to niezależne od nas. 16. pytanie. Możesz użyć istniejącej nazwy domeny z root53, to jest DNS bez przełączania jej rejestracji na AWS. Czy to zdanie to prawda czy fałsz? Oczywiście to prawda. Root53 to jest typowy, typowa usługa DNS-owa. Pytanie 17. Chcesz użyć Route 53 do wysyłania użytkowników do najbliższego modułu równoważenia obciążenia aplikacji. Która z poniższych zasad routingu pozwala to zrobić przy najmniejszym wysiłku? I odpowiedź to: oczywiście, GeoProximity Routing. Przy geolokacji nigdy nie mamy, yy, musimy wskazać konkretny. Yy, punkt, a GeoProximity Routing potrafi te punkty, te, te rzeczy obliczać. Pytanie 17/18: Instancja EC2 w prywatnej podsieci może rozwiązać rekord zasobu A do publicznej strefy hostowania hosted zone. Hostowanej w ROOT53. Czy to zdanie to prawda czy fałsz? Oczywiście to zdanie to prawda. Z prywatnej podsieci mamy oczywiście dostęp do usługi ROOT53, która jest usługą AWS-ową i ona może nam wskazać zasób A do publicznej sieci e, internetowej. Pytanie 19. Gdzie AWS Config i CloudTrail przechowują swoje logi? I odpowiedź prawidłowa to oczywiście S3 Bucket, bo gdzie można przechowywać własne logi, jak w nie, w Storage'u? Pytanie 20. Skonfigurowano alarm CloudWatch do monitorowania wykorzystania procesora dla instancji EC2. Alarm rozpoczął się w stanie insufficient data, a następnie przeszedł w stan alarm. Co możesz z tego wywnioskować? I odpowiedź: Oczywiście odpowiedź: C. Metryka wykorzystania procesora przekroczyła próg alarmowy. Każde yy, monitor, yy, monitorowanie zaczyna się w stanie insufficient data i dopiero później po przekroczeniu alarmu przeskakuje na alarm. Pytanie 21. Prawda czy fałsz? EC2 wysyła wskaźniki wykorzystania pamięci instancji do CloudWatch co 5 minut. Czy to zdanie to prawda, czy fałsz? Oczywiście jest to fałsz. Instancje EC2 nie monitorują w żaden sposób yy zajętości wykorzystania pamięci. Pytanie 22. Jaka jest różnica między tokenem wygenerowanym przez usługę AWS Security Token Service (STS) a kluczem dostępu IAM? Odpowiedź A. Token wygenerowany przez STS nie może być używany przez podmiot IAM. B. Klucz dostępu IAM jest unikalny. C. Token wygenerowany przez STS może użyty być tylko raz. I D. Token wygenerowany przez STS traci ważność. Jaka jest odpowiedź? Oczywiście jest to odpowiedź D. Token wygenerowany przez STS traci ważność. Podczas gdy klucze dostępu IAM nie wygasają nigdy. Token STS może być użyty więcej niż raz i dodatkowo klucze dostępu IAM i tokeny STS są unikalne. No i jeszcze jednostka IAM może używać tokenu STS. Kolejne pytanie. To było skomplikowane. Kolejne. Które z poniższych można wykorzystać do zaszyfrowania systemu operacyjnego instancji EC2? To jest dosyć proste pytanie i odpowiedź od, oczywiście C. AWS Key Management Service on może nam e, zaszyfrować Wolumin elastic e, block storage EBSa, który przechowuje System operacyjny. I pytanie 24. Które z poniższych kroków najlepiej chroni Twoje konto AWS? A. Usuwanie nieużywanych zasad zarządzania tożsamością i dostępem IAM. B. Odwołanie niepotrzebnego dostępu dla użytkowników uprawnień. C. Rotacja kluczy dostępu do ruta. D. Ograniczenie dostępu do S3 baketów. E. Rotacja pary kluczy Security Shell SSH. I odpowiedź to oczywiście. B. Odwołanie niepotrzebnego dostępu dla użytkowników uprawnień. Tu zaznaczyłem jeszcze, że chroni. To jest istotna e, rzecz. Pytanie 25. Włączenie migawek RDS z punktu w czasie, point in time RDS, jest wystarczające, aby uzyskać cel punktu odzyskiwania. Recovery point objective RPO krótszy niż 10 minut. Czy to zdanie to prawda, czy fałsz? Oczywiście, to zdanie to prawda. Ponieważ włączenie odzyskiwania do punktu w czasie zapewnia RPO około 5 minut. Docelowo czas odzyskiwania RTO zależy od ilości danych do przywrócenia. I kolejne pytanie: 26. Możesz w dowolnym momencie utworzyć globalny pomocniczy indeks. Global Secondary Index DynamoDB dla istniejącej tabeli. Czy to jest prawda, czy to jest fałsz? Oczywiście odpowiedź to, jest to prawda. Globalny pomocniczy indeks zawsze możemy utworzyć. Natomiast z ciekawostek, lokalnego pom pomocniczego indeksu nie możemy utworzyć zawsze, tylko podczas tworzenia tabeli. 27. Pytanie. Które z poniższych przypadków użycia jest odpowiednie dla bazy danych DynamoDB? A. Uruchamianie bazy danych MongoDB na AWS-ie. B. Przechowywanie dużych plików binarnych o rozmiarach przekraczających 1 giga. C. Przechowywanie dokumentów JSON o spójnej strukturze. D. Przechowywanie zasobów graficznych dla witryny internetowej. I odpowiedź prawidłowa to oczywiście przechowywanie dokumentów JSON o spójnej strukturze. W odpowiedzi B oczywiście nie możemy 1 GB wrzucić, bo maksymalnie rekord to jest 400 kilo. No i przechowywanie graficznych zasobów to nie to, nie to miejsce. Pytanie 28. Tabela tras dla podsieci publicznej musi mieć trasę domyślną wskazującą bramę internetową jako cel. Wyróżnik? Podsieć publiczna to jest ważne i odpowiedź: Oczywiście, podsieć publiczna musi mieć trasę domyślną wskazującą na bramę internetową jako cel. Jest to, wynika to z jej definicji. Pytanie 29. Instancja EC2 musi znajdować się w publicznej podsieci, aby uzyskać dostęp do internetu. Czy to pytanie to prawda? Czy fałsz? Oczywiście jest to fałsz. Instancja EC2 nie musi się znajdować w publicznej podsieci, żeby mieć dostęp, może wykorzystać w tym celu yy, NATA, który będzie bramkę NAT. Która będzie kierowała z prywatnej podsieci do internetu? Pytanie 30 z sieci. Utworzono wirtualną chmurę prywatną, VPC, przy użyciu bloku 10.000 przez 24 bez klasowego routingu między domenami CIDR. Musisz połączyć się z tym VPC ze swojej sieci wewnętrznej ale adresy IP używane w Twojej sieci wewnętrznej pokrywają się z CIDR który z poniższych sposobów jest prawidłowym sposobem rozwiązania tego problemu odpowiedź A usuń CIDR i użyj zamiast niego IP wersja 6 B zmień CIDR w VPC C utwórz nowy VPC z innym cidrem, D utwórz dodatkowy cidr dla VPC i odpowiedź to utwórz nowy VPC, VPC z innym cidrem. Oczywiście nie możesz zmienić podstawowego cidra dla VPC, więc musisz utworzyć nowy, aby połączyć go z siecią e, wewnętrzną. I pytanie 31. Po przesłaniu nowego obiektu do S3 nastąpi niewielkie opóźnienie, od jednego do dwóch sekund, zanim obiekt będzie dostępny. Czy to jest zdanie prawdziwe czy fałszywe? Oczywiście jest to prawda. Eee, oczywiście jest to nieprawda. Pomyliłem się w prezentacji. S3 przecież używa modelu spójności odczytu i od razu jeśli nastąpi i od razu jeśli nastąpi zapis, jest możliwość odczytu tego obiektu. Pamiętajcie, tutaj jest pomyłka, to jest oczywiście zdanie fałszywe. Pytanie 32 drugie. Trwałość, durability, mierzy procent prawdopodobieństwa, że dany obiekt nie zostanie nieumyślnie utracony przez AWS w ciągu roku. Czy to zdanie to prawda, czy to zdanie to fałsz? Oczywiście jest to prawda. Trwałość odpowiada średniej rocznej oczekiwanej utracie obiektów przechowywanych. S3, oprócz obiektów y, y, usuniętych przez użytkownika, to dostępność mierzy czas, przez jaki S3 będzie dostępne, aby umożliwić pobranie tych obiektów. Pytanie 33. Która opcja szyfrowania S3 nie wymaga, aby AWS stale przechowywał klucze szyfrowane? Klucze szyfrowania używane do odszyfrowywania e, danych. I odpowie odpowiedź A to szyfrowanie po stronie klienta, B SSE KMS, C SSE S3 i D SSE C. I odpowiedź to oczywiście D. SSE C zapewnia firmie Amazon. E, własne klucze do odszyfrowywania i zaszofrowywania danych. Oczywiście AWS nie przechowuje tych kluczy e, stale. 34 pytanie: Możesz użyć Quick Start Amazon Machine Image, czyli takiego obrazu AMI, do tworzenia instancji dowolnego typu. Czy to prawda, czy fałsz? Tu chodzi o dowolny typ. Instancji. Oczywiście jest to prawda. Obrazy nie są zależne od typu. Pytanie 35. Zmiana typu instancji EC2 spowoduje zmianę jej elastycznego adresu IP. Czy to pytanie to prawda, czy fałsz? Oczywiście jest to fałsz. Elastyczny adres IP nie ulegnie zmianie. To yy, publiczne adresy IP dołączone do tej instancji się zmienią yy, i publiczne adresy również się zmienią, jeśli instancja zostanie zatrzymana. Elastyczny IP nie ulega zmianie w tym przypadku. Pytanie 36. Aplikacja, którą chcesz uruchomić na EC2. Wymaga licencji na nią w oparciu o liczbę fizycznych gniazd i rdzeni procesora na sprzęcie, czyli fizycznie sprawdza, ile mamy rdzeni i procków, na którym planujesz uruchomić y, aplikację. Który z poniższych modeli najmu należy wybrać? A, dedykowany host, B, dedykowana instancja. C, dzierżawiona, współdziel dzierżawa współdzielona i D, przynieść własną instancję. I odpowiedź prawidłowa: to oczywiście dedykowany host. Musimy mieć fizyczny komputer tylko dla siebie, żeby określić ilość fizycznych gniazd i rdzeni procesora. Pytanie 37. Która z poniższych usług jest najbardziej przydatna do oddzielenia komponentów monolitycznej aplikacji? Czyli jeśli robimy na przykład mikroserwisy, która usługa nam się najbardziej przyda? Czy będzie to A. SNS, B. KMS, C. SQS, czy D. Glacier? I prawidłowa odpowiedź to... Oczywiście CSQS, jest to usługa Amazon Simple Queue Service, czyli kolejki, e, usługa kolejkowania naszych message. Pytanie 38, AW jest, jest odpowiedzialny za, za zarządzanie konfiguracją sieciową instancji EC2. Nasze instancje EC2 czy AWS jest odpowiedzialny za zarządzanie siecią pomiędzy nimi? Czy to prawda, czy fałsz? Oczywiście jest to fałsz. To my zarządzamy yy, wirtualnymi sieciami, AWS zarządza fizycznymi połączeniami, które nie są dla nas w żaden sposób dostępne. I ostatnie pytanie, 39. Plan wsparcia dla programistów. Poziom deweloper zapewnia wsparcie przy dostępie przez API. Czy to zdanie to prawda? Czy to zdanie to fałsz? Oczywiście jest to fałsz. Plan wsparcia deweloper nie zapewnia takiego yy, wsparcia, dopiero plan biznes zapewnia wsparcie dostępów przez API. I to wszystkie pytania. Teraz sobie podsumuj i zobacz, ile uzyskałeś prawidłowych odpowiedzi, a ile błędnych. Pamiętaj, że około 70% prawidłowych odpowiedzi zapewniłoby ci teoretycznie, bo te pytania nie są oczywiście prawdziwe, tylko znalezione na internecie, ile z nich, ile procent masz. Czy masz powyżej 70? Teoretycznie wtedy mógłbyś zdać na certyfikat. Jeśli masz poniżej, warto zainteresować się na pewno programem w 4 tygodnie do praktyka AWS, gdzie zapewniam taką wiedzę, żeby właśnie takie testy można było przejść. Dziękuję. Mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś. I do usłyszenia.